Dzień dobry, cześć. Z tej strony pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Chciałabym wam dzisiaj szybko pokazać, jak założyć konto w Nearpodzie. Nearpod to jest dla mnie edukacyjny kombos, narzędzie łączące w sobie funkcjonalności kilku innych narzędzi, umożliwiające nam prowadzenie zajęć tak naprawdę w trybie synchronicznym i asynchronicznym, w modelu stacjonarnym, zdalnym czy też hybrydowym i umożliwiające nam łączenie prezentacji, slajdów z aktywnościami, których wyniki w czasie rzeczywistym możemy śledzić na bieżąco. Jak założyć konto? Słuchajcie, jak widzicie, ja weszłam na stronę www.nearpod.com. Jeżeli jesteście, na przykład jestem teraz na Microsoft Edge, to mogę sobie automatycznie przetłumaczyć, co też zrobię, żebyście widzieli, jak to funkcjonuje. Jeżeli sobie przetłumaczymy na język polski, nie jest to być może tłumaczenie super, natomiast na pewno coś da osobom, które niekoniecznie dobrze czują się z językiem angielskim. To jest strona startowa. Jak widzicie, mogą się tutaj włączyć do akcji studenci, uczniowie, nauczyciele, to jest ten zielony kwadracik po środku oraz administratorzy, ponieważ ta platforma jest również dla szkół. My możemy się zarejestrować za darmo. Wybieramy w zielonym tym kwadraciku na środku przycisk Zarejestruj się za darmo, czyli Sign up for free, albo też w górnym prawym rogu również mamy ten przycisk Zarejestruj się za darmo. Więc to są te dwie możliwości. Obojętnie gdzie klikniemy, możemy tworzyć konto. Kliknęłam. Automatycznie widzicie, że tłumaczenie działa. Zostałam przeniesiona do planszy, w której mogę stworzyć swoje konto. Jak widzicie, możemy stworzyć konto, rejestrując się za pomocą naszego konta w Google, czyli za pomocą Gmaila, ale również możemy się zalogować za pomocą Office 365, jeśli mamy takie konto. A dla osób, które wolą krok po kroku rejestrować się bez łączenia kont z Google czy też z Office 365, to po prostu wpisujecie tutaj imię, później wpisujecie nazwisko. Jest napisane, że szkolny mail, ale spokojnie możecie wpisać swój mail, który macie. Tworzycie hasło, które musi posiadać minimum 6 znaków oraz zaznaczacie, że nie jesteście robotem i zgadzacie się na warunki nirpodowe, jednocześnie zaświadczając, że macie więcej niż 13 lat. Ja w tym momencie, słuchajcie, zaloguję się przez konto Office 365. Mam takie konto szkolne, bo korzystamy z chmury, w związku z tym naciskam. Jak widzicie, od razu zostałam przekierowana. Dlatego, że jestem po prostu tutaj zalogowana do Office'a, do Teamsów, więc z automatu mnie przeniosło na panel Nearpoda. No i słuchajcie, tak właśnie wygląda Nearpod. Zobaczcie, że on się automatycznie również przetłumaczył na język polski. A co tutaj mamy, to w następnym odcinku. Zapraszam i zachęcam do zakładania konta w Nearpodzie.